Szaron, super owoc. Można go jeść na surowo, ale jednak ja go wolę umyć i obrać, ponieważ pochodzi z różnych odległych krajów. W związku z czym musi być mocno spryskany, ponieważ dosyć długo wytrzymuje na półce sklepowej. I tak go będę odbierał, ale wolę go jednak opłukać, wytrzeć i będziemy go zaraz obierać super fantastycznym obierakiem ZK 360, ale najpierw wytniemy mu to tutaj wspaniałe gniazdo normalnie po ludzku nożem. Jest to bardzo mięciutki owoc, bardzo słodki, nazywany często sugar fruit. Barwa taka, skórka jest czerwona, w środku pomarańczowy. No i bardzo elegancko się go obiera. O. Jak jabłuszko, jak temperuje kredkę. Bardzo łatwo. Jest dosyć śliski, więc trzeba uważać, żeby go nie wypuścić, bo jak nam poleci na kuchnię, to zaklei całą podłogę. Jest to owoc bardzo soczysty. O. Gotowe. Parę chwil i nasze kaki jest już obrane. Jak już kaki mamy obrane, to możemy zobaczyć, co tam się w tym jego przekroju fajnego kryje. A przekrój to nasze kaki ma naprawdę całkiem interesujący. Najpierw może w pół. Bardzo ładnie wygląda. Wygląda jak taka kiwi. No, trudno powiedzieć, ale naprawdę fajne. Jak przekroimy wzdłuż tutaj tego paska. O. To widać, jak w środku jest ten miąższ ułożony. Podkreślam, jest to wyjątkowo słodki, pyszny owoc. Można go w ćwiartki pokroić. Genialny. Ja tam kaki uwielbiam. Zamiast jabłka, zamiast brzoskwini, pomarańczy, mandarynki. Genialny owoc. Bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo zdrowy. Jeść i korzystać z dobrodziejstw natury.